Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Witam i zapraszam na przedostatni odcinek poświęcony lidze Hetajreja. drugi sezon ligi Total War Attila. Dzisiaj walczy Ludu Kindly i Pruber. Ludu Kindly wziął Franków. Widzimy tutaj piękne modele oddziałów Sakra Franciszka. Jedna z najlepszych w grze jazd szturmowych, świetnie wygląda. No, spójrzcie na ten modele, jak majestatycznie ta kawaleria wygląda. Świetnie, naprawdę. No, ekstra, kurczę podoba mi się strasznie. No, i te tarcze z tyłu, super, to wygląda. No, ale dobra, nie zachwycajmy się modelami, zachwycajmy się rozgrywką, yy, którą mamy do obejrzenia. A ja do skomentowania dodatkowo. Co ma na pierwszej linii Would You Kindly? Pierwsza linia to germańscy łucznicy razy 4. Tak jest. Czyli troszeczkę słabsza piechota niż strzelająca niż germańscy strzelcy. Dalej mamy germańskich poborowych i germańskich włóczników na drugiej linii. Trzecia linia to królewscy anstrutiones razy 2 i topornicy herban razy 2. Czwarta linia to dwa oddziały królewskich anstrutiones. No i mamy już kawalerię, czyli... Szlacheckich konnych germańskich oraz sakra Franciszka po dwa oddziały oraz frankońskiego wodza jako generała. Pruber ma troszeczkę więcej strzelania, spójrzcie, u Alemanów, bo gra Alemanami, Pruber. Germańscy metacze razy dwa, germańscy strzelcy razy cztery. Okej, okay. włócznie to. Czekajcie, o tak, zrobimy. Germańscy poborowi, i germańscy mistrzowie włóczni. Dwa razy germańscy poborowi. Dwa razy germańscy mistrzowie włóczni. Mamy germańską brygadę. Dwa oddziały toporków. No i mamy zdaje się cztery oddziały szlachciców obwieszonych biżuterią. Do tego są szlacheccy konni germańscy. Zdaje się, że cztery oddziały. Tak jest. I mm, przybocznik Nodomara. Jako oddział generalski. Zdaje się, że. Pruber nie ma jazdy szturmowej. No okej, okay, tak zauważyłem, że niektórzy czasami tak buildy robią. Zachar na przykład tak robił, że albo nie brał jazdy szturmowej, albo brał tylko jedną sztukę. Natomiast tutaj widzimy, że Pruber w ogóle nie stawia na szturmówkę, stawia na ciężką jazdę do walki, w zwarciu i na strzelanie. No dobra. Panowie się zbliżają do siebie zaraz zobaczymy pewnie pierwszą walkę dystansową tutaj rzecz jasna you kindly, no yy, jest słabszy w dystansie wobec czego będzie pewnie musiał szybciej dążyć <coughs> przepraszam do zwarcia między yy, no właśnie między dwoma armiami tak właściwie swoją armią będzie musiał dążyć do zwarcia z armią Próbera może lepiej tak to powiedzieć i ująć okej, okay, germańscy miotacze Strzelają? Strzelcy też. Pytanie teraz, co byłoby warto zrobić? Może już piechotę podsunąć do przodu? Tak, żeby nie tracić czasu przez odwrót piechoty miotającej. Bo widzimy, że już Woojoo Kindly jest blisko kawalerią i piechotą. Może za chwilę tych germańskich miotaczy jakąś tam szarżą potraktować. Próber też już ustawia kawalerię z tyłu. Tutaj i tutaj. No. No, i tak jak mówię, Łódź kindly y, dąży do zwarcia. Wie, że y, próber ma więcej jednostek miotających, wobec czego no, nie traci czasu. Spójrzcie, ładnie sobie ustawił z tyłu Łuczników. I ci Łucznicy, tak naprawdę, kiedy robią nawrót germańscy strzelcy. No, teraz pewnie nie mają zasięgu. Ale teoretycznie, gdyby mieli zasięg, mogliby sobie po plecach strzelać tym, tym germańskim strzelcom. No dobra, próber teraz się tutaj przeniósł generałem i jednym oddziałem szlacheckich konnych. Tu są trzy oddziały. No i topory poszły na mistrzów włóczni. Astrutyiones też. Już powinna być odpowiedź ze strony próbera. Tu powinna być kontrzarza w tym miejscu. Ale widzę, że nie robi kontrzarzy w ogóle. Próber, szkoda, troszeczkę stracił przez to. Tutaj robi szarze. Z kolei germańską brygadę na, wysyła na królewskich Astrodiones. Tutaj dochodzi do starcia też. Zobaczcie Gienek złapany przez jeden oddział. Szkoda, że nie przez dwa oddziały. Ale już też są germańscy poborowi, którzy wspierają tutaj frankońskiego wodza. Więc tym bardziej, właśnie szkoda, że tych dwóch oddziałów nie wysłał. Próber na wodza Franków. Tu sytuacja wygląda no. Okej, okay, przyboczni Nudomara przebijają się. Czyżby jechał tutaj Pruber? Czy zawróci tutaj? Chyba jedzie na łuczników Tu Próber, no tak, musi wycofać się swoją konnicą. No bo spójrzcie, już ponad połowa modeli padła. A frankoński wóz się trzyma całkiem dobrze przy tym wsparciu germańskich poborowych. A wóz, jednak tutaj przyboczni przy Nudomara wjechali na plecy. Włóczniom germańskim poborowym, ale to strzelanie też byłoby dobrze zaorać. Wtedy sobie można postrzelać tymi procami i germańskimi strzelcami po piechocie. Łodziu Kendlemu, no i tak robi Pruber, Zobaczcie tutaj. Germańskich łuczników. Rozjeżdża przybocznymi Chnodomara. To jest całkiem dobry wybór, ale już zobaczcie, Łódź-Kandli będzie ścigał wodza. No i teraz ten wódz jest osamotniony, i to znowu też nie jest dobrze, bo spójrzcie na wodza Łódź-Kandlego. Jest tutaj razem z, z włóczniami. Jeszcze Sakra Franciszka 33. Modele mogą odpowiedzieć i, i być wsparciem. Spójrzcie, kolejny oddział szlacheckich konnych. Właściwie to ten, ten sam oddział, zdaje się. Nie, kolejny, bo tu mamy jeden oddział. I tu drugi został zaorany przez wodza i włócznie. Tak więc you Kendli świetną robotę robi. I myślę, że tę flankę ostatecznie wygra. Tutaj Sakra Franciszka przebija się na germańskich strzelców. I to oczywiście bardziej boli. Tym ba A O, o jejku, jeszcze w boli pewnie próbę ratował, że jego wódz właśnie ginie. Tak jest i zginął. Tak więc germańscy strzelcy no, są wartościowszy od germańskich łuczników. Tak więc zobaczcie, mimo tej m, różnicy w dystansie, to Woody kindly prowadzi w tym pierwszym pojedynku. Tak jest. I praktycznie stracił troszeczkę tych modeli, ale wciąż jego łucznicy żyją. Natomiast spójrzcie na strzelanie Prubera. Ono jest właściwie, no, niewybronione. Ale też yy, mówię, jeżeli próber wziął aż 6 jednostek strzelających, no to, no to wiadomo, że. Musiał zrezygnować z, z części piechoty, na przykład włóczni, które mogły gdzieś tam by z tyłu bronić yy, piechotę miotającą, więc jest 1-0 dla Franków, którymi dowodził rzecz jasna Woojoo yy, No i drugi pojedynek to Ebdanowie kontra Kaledończycy, o patrzcie, Ebdanowie i Kaledończycy, Ebdanowie to rzecz jasna Woojoo Kaledończycy to Próbert, czyli pojedynek celtycki. Bratobójcza walka. O, i na fiore, O matko. Co tu Pruber zrobił, zobaczcie. Dobra. Co mamy u Łuźnika? Celtyckich poborowych. Celtyckich yy, poborowych tu, tutaj w lesie. Tutaj mamy yy, w tym głównym. Bo tam, gdzie jest cała armia, celtyckich włóczników razy 4 na pierwszej linii, druga linia to królewska wataha razy 4, i po prawej stronie jeszcze celtowie z włóczniami. Mamy konnicę Mormera, aż 4 oddziały dwa oddziały celtyckich berserkerów i królewskich Fianna jako wodza. Są jeszcze tutaj ebdańscy konni grabieżcy trzy oddziały, którzy pewnie spodziewali się w wangardu w tej sytuacji, tutaj gdzieś. Z tyłu, a zobaczcie, vanguard jest tu. No ale te włócznie za chwilę to odkryją. Już pewnie to odkryły. Co ma tutaj w wangardzie? Celtów, Celtów z włóczniami Bruber, dwa oddziały, celtyckich berserkerów, cztery oddziały. Celtyckich wojowników, dwa oddziały. Zaklinaczy koni, konice mormera. I wodza, którym są celtyccy arystokraci. Natomiast tutaj na widoku taki wiecie, to jest taki taka przynęta pewnie. Mamy. Zaklinaczy koni, konnice, konnice mormera razy 3 ostatecznie i jeszcze jeden oddział zaklinaczy koni. No i dobra, zobaczmy, a tutaj jeszcze zobaczcie są koni grabieżcy z włóczniami, cztery oddziały w lesie schowani. No ciekawy buildzik. Puśćmy już to w normalnej prędkości. Celtyscy poworowie, wiadomo, zaorani przez berserkerów. Zobaczymy, jak królewska Wataha sobie poradzi. Tu ładna szarza na berserkerów. No, niefortunnie dla Prubera. Fortunnie dla, pr 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 dla rzeczy jasna. Łuczuk który nie próżnuje tylko tych celtyckich berserkerów. Ora, w konicą Mormera. Wykorzystuje ten fakt, że tutaj włóczni nie ma na przodzie. I zobaczcie, dwa oddziały celtyckich berserkerów wyparowują w sekundę. Dokładnie tak, no zobaczcie, no to, to, to tutaj to naprawdę się nie udało próberowi, że dał sobie tak szarżować i, i nie odpowiedział żadną konnicą na czas ani włóczniami. Pruber, dlatego no tutaj gratki dla Woodszu Kindlego za świetne posunięcie taktyczne. Nawet jeżeli ta konnica padnie, no to i tak się opłacało, tak, dwa oddziały berserkerów wyłączyć z gry. Którzy nie zrobią krzywdy włóczniom teraz Łódź-Wikendlego, ani tym bardziej królewskiej watasze. Ruber, zobaczcie, już przesuwa. Podjeżdża swoją konnicą... Yy, ...harcowniczą. Pytanie, jaki ma plan. Obaj panowie nie wzięli też żadnego, zdaje się, strzelania, z tego co widzę. Tak więc wszystko poszło w oszczepy na koniach. Tutaj szarża na celtyckich włóczników. Nie, nie wiem, czy to potrzebne. O wiele lepiej, mówię, no to nawet jeżeli tą jedną konnicę poświęci. Ale o, le, o wiele lepiej było, mówię, zajechać celtyckich berserkerów. Gdyby w, takich, w taki oddział królewskiej watachy weszła szarża, no to byłoby super. To Próber wtedy by zrobił fajną wymiankę. Albo gdyby tych celtyckich właśnie berserkerów, Łódźu y, skosił. Ale celtyscy berserkerzy są z tyłu. Tak więc nie na pierwszej linii ustawieni. To jest to i to jest właśnie to, co ja czasem powtarzam. Warto na pierwszej linii mieć jednak włócznie, a nie miecze lub topory. Bo jedna szarża potrafi zrobić bardzo dużo szkody takim toporom czy mieczom. A włócznie zawsze jak to włócznie się trochę lepiej wybronią przed konnicą y, naszego przeciwnika. Hmm. No, nie, no przewagę ma Woodjoo ewidentnie. Tu w lesie ciekawa walka, no bo celtycy wojownicy i arystokraci biją królewską watachę. Tu celtycy berserkerzy biją Celtów z łuczniami. Tu zobaczmy celtycy berserkerzy i zaklinacze koni kontra królewska watacha i celtycy berserkerzy. I tutaj zdaje się wygrywa Woodjoo Kindli. Tu zobaczcie, cztery oddziały złapane. Yy, konnych grabieżców z łuczniami. Niestety, cel, niestety, Celtowie z włóczniami tutaj wspomagają ebdańskich konnych grabieżców, i jeszcze konnica Mormera dojechała. I za chwilę, to co bym powiedział, było a atutem próbera, te cztery oddziały harcowników konnych, no, wyparują i, i, i nie będzie ich na polu gry. Wobec czego, no, Pruber straci dosyć duże siły konnicy harcowniczej. Tutaj ładna szarża w celtyckich arystokratów od konnicy Mormera. Chociaż próba już konnicą Mormera swoją odpowiada i się broni w tym miejscu. Ale już królewcy Fianna dojechali, więc ee, myślę, że tej konnicy Mormera też za chwilę nie będzie. No i celtyccy arystokraci e, są też w nieciekawej sytuacji. Zobaczymy, czy ta konnica Mormera nie powinna być chyba wycofana. Powinien chyba wycofać ją Uju Kenli i starać się robić kolejne szarże od pleców. Ale No i właśnie to robi Uju Nie wycofuje swojej konnicy, ale, ale robi szarże. No i zobaczcie, wódz... Kolejny raz osamotniony, praktycznie, no bo tutaj jeden oddział tylko go wspierał, który no, został przechwycony przez Kulewskich Janna I za chwilę wódz Prubera padnie, jak w poprzedniej bitwie. Wobec czego no tu już y, Kaledończycy szans nie mają, bo spójrzcie, tutaj, tutaj też się wszystko rozpadło Pruberowi. Więc Woodjoo kindly ładnie to rozegrał, mimo tego, że Pruber tutaj ciekawie chciał zaskoczyć y, z tego lasu. Jakoś zrobić atak na and Lego ale no, no plan się nie udał niestety. I mamy 2 zero. 2-0 dla Wudziu Candlego. <coughs> tak więc. To był odcinek Wudiu Candle versus Pruber. Mam nadzieję, że się Wam odcineczek podobał. Ja się w każdym razie żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!